Mamo. Jonasz? Wołałeś mnie? Mamo. Co się stało? Nie, nic. Nic, naprawdę. No, ale jakby czegoś potrzebował, to jestem. Czekaj, potrzebuję. No, mów, kochanie. Potrzebuję, żebyś mi powiedziała, kto jest tak naprawdę moim ojcem. Jonasz, to jest za wcześnie. Mamo. Jonasz, jest 6. Idź spać. Dzień dobry. Jest może Władziu? Nie. A ty już tutaj nie mieszkasz, co nie? Nie, nie, ale... Włącz tę grę. No, próbuję właśnie. Już. No to... Do widzenia. Do widzenia. Pani mnie nie lubi, co? Nie bardzo. To idę rżnąć w grę. Strzała, Jonathan. Co tam, jak tam? Srak. O matko. Ty znowu tę wróżkę skrolujesz, co? Odwal się. Chłopcze, jakiś dzieciak zostawił pacynę. Nie, to jest... To jest twoje? Święty... Józef. Święty Józef? No dobra, nie musisz się wstydzić. Ja też z nim czasem rozmawiam. Nie o to chodzi. Nieważne. Okej, do rzeczy. Do kogo tam mamy dalej na liście, co? Dawaj ten telefon. Władziu? Nieruszony. Serio? No, bo z Władziem to jest... grubsza historia. Znaczy, to nieważne. Po prostu dobra. Miałem pecha. Babcia. No już zadzwonić do babci, to się chyba nie cykasz. Nie, że się cykam. Chłopaki, bo ja się trochę cykam. Nie, nie cykam się, Piotr, tylko po prostu dzwoniłem do niej. No. I ona nie słyszała, coś krzyczała do słuchawki, nie słyszała mnie. I może ma zepsuty telefon, nie wiem. A ile razy do niej spróbowałeś zadzwonić? Raz. Daj bit. Co? No daj bit. No bit daj, dobra. Świetnie sobie radzisz. Siedzisz tu za mularz i okupujesz drzewo, ale masz babcię, co za potrzebą komunikacji, siedzi w aplikacji, więc powiedz sam, mordo, czy ja nie mam racji, żebyś... Skąd ty wiesz, że ona w ogóle ma aplikację, jakiś komunikator? A, zaskoczy cię. No, zaskoczy cię. Zaprosiła mnie do znajomych. No, co mnie zaskoczyłeś. Boże, babciu.
Stary, to napisz do niej po prostu. Twoja babcia wie, że żyje w XXI wieku, a ty nie? Ja ostatnio w ogóle nie wiem, czy żyję. Nie wiem, czy w ogóle żyję. Stary, a pamiętasz, jak miałeś tamtą challenge listę do nawracania? Pamiętasz? No... To wtedy jakoś żyłeś. No wtedy to była Magda. Magda. Jak cię strzelę zaraz, Magda. Nic, tylko Magda. W kółko, na okrągło, cały czas gadasz tylko o niej. A powiedz mi, to wszystko, co robiłeś, to co, wszystko dla Magdy? Tak? Wszystko robiłeś dla Magdy? No, to wiesz co? To może lepiej, że ona cię zostawiła. No dzięki, stary, naprawdę. Super. Jak ty chcesz, powiedz mi, stary, jak ty chcesz być z jakąkolwiek kobietą, skoro ty sam nie potrafisz i nie chcesz o siebie zadbać? Wow. No, ekspert się znalazł. No, odstaw się. Kilka rzeczy. Po pierwsze, się wyśpi. Po drugie, weź różaniec do ręki i po prostu walnij dyszkę. A trzy, tak przy okazji, spójrz czasem w lustro. Ogól się. Ten zarost... Dzięki, wujku, dobra rada. A z tym różańcem to chyba ostatnio twoje rewiry, co? Że ja nie jestem święty, to akurat ty o tym doskonale wiesz, nie? No, doskonale o tym wiem. Gadaliśmy o tym. Może nie ze śmiecej parku. Spryciarzu. Dobra, słuchaj, a propos tego twojego Don Corleone... Co? Tego twojego Pato di Tutti... Capo di Tutti... Co? Ciao Napoli Quattro Fromaggi. Co ty gadasz? Twojego chrzestnego Declu. To ja to biorę na siebie. Okej? Okay? Ja to załatwię. A ty po prostu... napisz do babci. Okej. Okay. Strzała. Strzała. Cię wykosztowałeś, mój wnusiu. No, nie, tak naprawdę to. Miałem 10. pieczątkę. A ja myślałem, że od tego ostatniego wasabi to już tego nie dotkniesz. Nie, no jakoś Magda mnie przekonała. Masz dziewczynę? Nie. Znaczy miałem. Nieważne, nie gadajmy o tym, dobrze? Ja bym takiego chłopa nigdy nie zostawiła. Dzięki, Babciu. Czy to jest dziwne, ale dzięki. Baby są wredne. No ale ty sama, babciu, jesteś. Ja wiem, też jestem babą. I mnie samej ze sobą jest trudno, kochany, wytrzymać. Ja się nie dziwię, że chłopy czasem od nas uciekają, tak jak ten od twojej matki Henryk. Henryk od mojej matki, czyli mój ojciec, tak? A, ojciec, nie ojciec. Wiedziałem. Wiedziałem. Ty coś wiesz. Ty wiesz coś więcej. Babciu. Ja nic nie wiem. Tam napisz herbaty. Albo nie. Napijemy się sake. Jak się na takie gapki zebrało, to wypijemy sake. Można panią prosić? Tak, słucham. Proszę sake. Oczywiście. A dla dwóch osób? Oczywiście. A czy mogłabym poprosić o dowód? Mogłaby pani. Proszę bardzo, jeszcze ciepło. No to poprosimy sake. Proszę przynieść. A tak, oczywiście. Ja jeszcze nigdy nie piłem sake. Masz 10. pieczątkę i nie piłeś sake? Bo ja... Ja mam strasznie słabą głowę, ja w ogóle nie powinienem pić alkoholu. Ale to jest takie rozgrzewające i lepiej się po niej gada. No dobra. A co to jest? A, właśnie. To jest zdjęcie z twojego chrztu. Mhm. Wiesz, ja je miałam dostać, ale te brydoty powiedziały, że mają tylko jedno. Babciu.
Tata się strasznie wkurzył o to zdjęcie. Jeszcze... Henryk zawsze był nerwus. Nie. Zobacz. Tutaj. Tu coś było. To jest odcięte. Nie wiem, może tata chciał wyciąć ze zdjęcia kogoś, kogo, nie wiem, nie chciał pamiętać. Co? Ja nic nie wiem, nic nie pamiętam. Nie, no musisz coś pamiętać, no. Nie pamiętam. Proszę. Smacznego. Niech on siup! No, hop, siup. O, Patku, co to jest ciepłe? A nie, to jest napój samurajów. No dobra. Babciu. To jak nie pamiętasz, kto to mógł być, to powiedz mi, co pamiętasz. Nie, już. Dziękuję. Jesteś mój wnuczek. To powiem ci, co ja pamiętam. Jednak. Pamiętam, jak Grażyna okropnie płakała, a Henryk od niej odszedł i ona została sama z dzieckiem, no z małą Ewką. No a potem? Potem znalazł się pocieszyciel. A potem? Potem wkurzyłam się, zadzwoniłam do Henka, opieprzyłam go, no i on wrócił. Dobrze, babciu. Kto jest tym pocieszycielem? Pamiętasz, kto był tym pocieszycielem? Skąd ja to mogę pamiętać? Z Grażyną się w ogóle nie można było dogadać. Jakaś histeria, jakaś depresja, jakieś cyrki, no. Dobrze, że ja Ewkę stamtąd wyciągnęłam. Ja się trochę nie trzyma kupy, bo... Zaraz. Tata odszedł od mamy i wrócił, jak mama już była w ciąży z dzieckiem jakiegoś innego kolesia. Zresztą w ogóle dlaczego tata odszedł od mamy? Poczekaj, bo on nie chciał mnie znaleźć, ten biologiczny ojciec? Przypomnij sobie, jak on miał na imię. Jonasz, ja ci tak za dużo powiedziałem. Broń Panie Boże, żebyś matce coś na ten temat powiedział, że ja ci coś powiedziałam. Błagam cię. Dobrze. A zresztą oni sami powinni ci o tym powiedzieć. Ja już muszę lecieć. Za godzinę mam aerobik. Lecę. Aerobik po tym? A kochany, przelecę się i wszystko przejdzie. A ty się też przeleć. A zresztą pisakę, no. Bądźże wreszcie samurajem. No dobra. Będę samurajem. Bardzo. A może jeszcze coś słodszego na spróbowanie? Nie, chyba podziękuję. Poproszę rachunek kartą i na wynos. Jeszcze PIN poproszę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cholera, sraka. Przeklęty napój samurajów. Magda. Błagam cię, Magda, odbierz. Dobra. Magda! Magda, wiem, że tam jesteś. Odezwij się. Pieszo tu przyszedłem i już tutaj zostanę. Nigdzie stąd sobie nie idę. Będę tu stał, aż nie odpowiesz mi. Zamknij się, gówniarzu, bo po policję zadzwonię. Proszę mi tu synka nie przestraszać. Hołota. Właśnie. Tak, ja. Aj, kurde, bele. Włodziula. Byłem tu w okolicy. U kumpla. Na piwko poszliśmy jedno i tak nam zeszło. Jak to? Ale ty też jesteś nagrzany, winny. Babcia mi dała sakę. A sakę na napój samurajów. Podobno. Ale ja chyba nie umiem pić, bo... No? Przesadziłem. Oj, znam to, synek, znam. A co? No co? Ja szukałem Władzia. Chciałem się z Władziem spotkać. No to mów, synek. Mów, co ci na serduchu leży, no? No mów, synek. No bo... Jakby mi tak Władzi powiedział... Jak facet z facetem. Tak szczerze, po prostu. Muszę zapytać. Czy Władzio... Oj, ci szlają, co? Danka. Z tym gówniarzem piłeś? No co ty, Danka. A ja chodzę jak głupia i cię szukam. No, przecież mówiłaś, że... Tak mówiłam, mówiłam. Mówiłam, no nieważne, co mówiłam. Już dwa dni się szlejesz, a ja w głowie zachodzę. W tej chwili do domu. Ale przy... A jeżeli nie, to możesz w ogóle nie wracać. Ale ja roboty szukałem, jak kazałaś. W takim stanie? Nie przesadzaj, Danka. Idziesz czy nie? No to pogadamy jeszcze, synek. Dzwonię na policję. Dobra. Jestem samurajem. Będę samurajem. Nie, będę żygał.